Witajcie. Było wczoraj koszenie, dzisiaj jest zgrabianie. Chciałbym pokazać Wam swoją zgrabiarkę, jaką jest to Neymayer. Współpracuję z tym oto ciągnikiem. Zgrabiarka jest bardzo popularna, na przykład u nas w okolicy. Dużo ich jest, ale takiej jak ja to chyba raczej nikt nie ma. Bo nie byłbym chyba sobą, żebym czegoś nie przerobił. Może już komuś się rzuca w oko, co jest inaczej. Między innymi te kółko jest dorobione. Fabrycznie ona była tylko na dwóch kółkach, z tych skrętnych. Ja dorobiłem przednie, żeby lepiej wybierała nierówności. Z drugiej strony jest inaczej zrobione. Kółko jest przed zębami, a tu jest za. Zrobiłem to z tego względu tak, bo nie mogłem się zdecydować, który system wybrać. Czy ten, czy ten. Dlatego zrobiłem jedno tak, drugie tak. Ale powiem, że oba systemy się sprawdzają bardzo dobrze. Jak może ktoś oglądał, czy albo nie, jak nie oglądał, to obejrzy filmik z koszenia, gdzie pokazywałem zwężacz pokosów przy kosiarce. Z tego względu to jeszcze zrobiłem. Tam mówiłem, że żeby ciągnik nie ugniatał pokosu, to też jedna z przyczyn była. Druga to, że jak pokos był szerszy, to trzeba było bardzo, bardzo dokładnie jechać. Chwilę nieuwagi i ta zgrabiarka wychodziła trochę w bok i zostawiała, bo szerokość pokosów była równa z szerokością zgrabiarki. Ta zgrabiarka, nie wiem, ona chyba 6 coś metra ma szerokości. Tym ociągnikiem jadę jedynką szosową, trochę wolno, ale chociaż fajnie zgrabia dokładnie. Tu jak był szerszy pokos, no to wiadomo. Koło idzie, szło przez skoszone i ugniata. Jeszcze jak była wilgotna łąka jest czy co, to siano, ta trawa została wgnieciona dosłownie w ziemię i potem te opalce tutaj nie dograbiały i zostawiały. Teraz jak widać jest wszystko fajnie dograbione. Jeszcze jest jedna taka wada, czy nie wada, jak to nazwać, tej zgrabiarki, że ten środkowy pokos tutaj zostaje nieruszony. Przez co nie przesycha, tak? A po drugie, jak idzie prasa, czy tam przyczepa samozbierająca, jak siano leży wzdłuż pokosu, to podbieracz niedokładnie zbiera, zostawia. I to też strasznie jest denerwujące, jak niedokładnie zbiera. Ja już tu myślałem jakieś tutaj gwiazdy dorobić od tej gwiazdowej zgrabiarki, czy coś, ale na razie nie mam pomysłu, żeby to jakoś rozgarnęło na boki, potem już z powrotem te palce w pokos zgarnęły. Jeszcze myślałem zrobić z tyłu taką, doczepić. Nie wiem, może ktoś się wie, czy nie wie. Są takie na rynku, to się nazywa taki przetrząsacz, czy przetrząsacza zgrabiarka, bocian to się nazywa. To działa w ten sposób, jak podbieracz w prasie. Że tam się te rzędy zębów kręcą i to przerzuca do tyłu. Jak oglądałem filmiki, to fajnie, nawet fajnie to działa. Gdyby tam gdzieś z tyłu by zamontował.
butel by zrobił wyjście wałka. Tylko że to kosztuje w cholerę, tam ponad 10 tysięcy ta przewracarka. Co tu jeszcze? Chyba wszystko, jeszcze pokażę za chwilkę, jak zgrabia. Chociaż to pewnie każdy wie. Może pokażę rozdzielacz. Mam zamontowany od Władimir konstrukcyjny. Zamontowałem go z tego względu, że tamten trzeba było trzymać podnosząc i opuszczając. A tutaj o, bajka do tyłu, grabiarka się opuszcza. Bajka do przodu się podnosi. Sama odskakuje. Fajnie, bardzo ułatwia pracę z tą zgrabiarką.